W środę spółdzielcza sieć telewizji przewodowej oficjalnie zadebiutowała w swym nowym cyfrowym wcieleniu. Wprawdzie z niewielkim opóźnieniem, ale jednak. Ze względu na problemy techniczno-organizacyjne, powiedziałbym, związane m.in. z uaktywnieniem usług cyfrowych przez nadawców, no dopiero dzisiaj uruchamiamy tą usługę telewizji cyfrowej. Mimo że od kablówkowej digitalizacji uciec się nie da, reakcja legionowskich abonentów wciąż stanowi zagadkę. Zarząd SMLW ma w każdym bądź razie nadzieję na sukces. Jest to dla nas wielka niewiadoma, ponieważ telefonów w tej sprawie było sporo. Natomiast ciekawi jesteśmy sami, jak rzeczywiście, ile umów zostanie podpisanych. Mam najświeższe informacje z dnia dzisiejszego, że pierwsza osoba zainteresowania już podobno czekała w spółdzielni o godzinie 7 rano. Początek zatem wręcz znakomity. O tym, jak będzie dalej, zadecyduje już oferta programowa, a jest w czym wybierać. Dla osób, które chciałyby skorzystać z oferty cyfrowej, przygotowaliśmy 3 pakiety cyfrowe. Jest to pakiet Rodzina, pakiet Komfort i pakiet HD. W tym momencie pakiet HD może być bezpłatnie użytkowany do 30 czerwca do pakietu Rodzina i do pakietu Komfort. Biorąc pod uwagę, że najtańszy pakiet cyfrowy jest zaledwie o 15 zł tańszy od dotychczasowego abonamentu, nowa umowa to niewątpliwie okazja. Podpisując ją, można też wziąć udział w specjalnej loterii z nagrodami. Zyskując, nic się nie traci. Osoby, które użytkują teraz telewizję analogową, będą mogły korzystać dalej z tej telewizji analogowej, podpisując umowę na telewizję cyfrową, nie płacąc przy tym abonamentu za telewizję analogową. Jedno wiadomo już teraz. Za sprawą regulacji ustawowych za 2 lata cyfrowa telewizja naziemna będzie obowiązującym standardem. W legionowskiej spółdzielni wiedzą to od dawna. Wiedzą i starają się podążać z duchem czasu. W zależności od zainteresowania naszych abonentów będziemy wprowadzać kolejne programy, będziemy wprowadzać kolejne usługi programów HD. Będziemy myśleli o wprowadzeniu usług dodatkowych typu wypożyczalnia filmów. A wszystko to w dobrych, bo dostosowanych do spółdzielczych kieszeni cenach. Co by nie mówić, dobrze mieć swoją własną kablówkę.